Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kurzyk, i znów na całe szczęście jestem z otworzenia. To jest specjalne wydanie programu Codziennie Piorunem w Putina, który właśnie teraz zaczynamy. Drodzy Państwo, na niektórych zrobiła wielkie wrażenie wizyta Joe Bidena w Kijowie i w Warszawie, ale czy zrobiła wrażenie, proszę Państwa, na prezydencie byłym Bronisławie Komorowskim? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Proszę Państwa, nic się nie wydarzyło, mówi Bronisław Komorowski. To tylko był kamuflaż. Zobaczmy. Wszyscy widzą, że ten balon nadęty propagandowy został, tak powiem, pozbawiony. Kolejne pytanie, panie prezydencie. Że wyprawa, przyjazd do Polski był tylko kamuflażem dla wyjazdu na... Kolejne pytanie, proszę. Administracja amerykańska nie czuje chemii, tak powiem, w stosunku do administracji obecnej Polski. No, nie było, zdaje się, ani jednej konferencji prasowej wspólnej prezydenta Bidena i prezydenta Dudy. Był błąd pana zdaniem, to wystąpienie prezydenta Dudy? No wie pan, to jest chyba coś więcej niż pomyłka protokolarna. Nie wiem, nie znam, nie chcę, a dla mnie to było to jednak szokiem, wie pan, bo jeśli chce się, żeby świat nas szanował, to trzeba samego siebie szanować. Tak jest, proszę Państwa. Mam wrażenie, i to jest trochę niepokojące, jak były prezydent Rzeczpospolitej strasznie się z tego cieszy, że doszedł do wniosku, że Polska nic nie znaczy na arenie międzynarodowej. Nie wiem, czy ten wniosek jest prawidłowy, bo też w tym samym chyba wywiadzie Bronisław Komorowski mówi, że się mówią eksperci, że się szykuje przełom, znaczy przewrót w Rosji i być może tym, który obali Putina, będzie Jewgeni Prigorzyn, szef grupy Wagnera. I mówiąc szczerze, to, proszę Państwa, jest jeden z najmniej prawdopodobnych scenariuszy, więc może na Polsce Bronisław Komorowski zna się tak samo dobrze jak na Rosji. W każdym razie, kluczowe zdanie tam pada, proszę Państwa, na końcu, że żeby nas szanowano, to trzeba siebie samego, proszę Państwa, szanować. I to jest rzecz kluczowa, bo oczywiście ta władza, którą mamy, nigdy nie doprowadzi do tego, że Polska będzie szanowana. A jak się potrafi zachować nasza opozycja z godnością, rozumem człowieka i przede wszystkim z ogromnym szacunkiem do swojej własnej klasy. Co oczywiście było widoczne w słynnym epizodzie, proszę Państwa, spotkaniowo-zdjęciowym z Donalda Tuska, Tomasza Grodzkiego, Rafała Trzaskowskiego z Joe Bidenem. Mierzenie czasu, ile kto był trzymany za łokieć i tak dalej, i tak dalej. O tym mówili w swoim podcaście redaktor Andrzej Statkiewicz z Onetu i redaktor Dominika Długosz. Posłuchajmy. W dodatku Donald Tusk nie ma zdjęcia, bo się ukazały zdjęcia Rafała Trzaskowskiego, marszałka Grodzkiego, a Tuska nie ma. Ktoś coś tutaj zawalił. Drodzy Państwo, teraz trwa postępowanie. Ja mam podobne informacje jak Dominika, że to raczej Trzaskowski przepnął jak Super Express. On ma o jedno, według moich informacji, gigantyczne pretensje i tam pewnie jakieś głowy polecą, że nie ma zdjęć z tego jego spotkania. Nie dlatego, że on chciałby je szczególnie promować. Natomiast Trzaskowski wprowadził tego typu atmosferę, że dzisiaj brak zdjęć Tuska z Bidenem uderza w Tuska. Znaczy kwestionuje jego spotkanie. Akcja Trzaskowskiego, operacja jego ludzi doprowadziła do tego kwasu, który jest w tej chwili po stronie opozycyjnej. Kampania, którą próbował zorganizować, żeby pokazać, jak bardzo jest ważny, przy okazji deprecjonując Tuska, a finalnie brak zdjęć, których nikt nie dopilnował po stronie Platformy, doprowadził do tego, że można mieć rzeczywiście takie wrażenie, że Trzaskowski był ważniejszy, Tusk był mniej ważny. O tak, proszę Państwa, niektórzy mówią, że w wizycie prezydenta Bidena w Warszawie trochę zabrakło konkretów, ale tu, proszę Państwa, zobaczcie, jakie my mamy konkrety. Gdzie jest zdjęcie? Kto zrobił zdjęcie? Ile czasu to trwało? 7 minut. Co powiedział Nitras? Czy ktoś ma na to dowody? Proszę Państwa, oczywiście, w sprawie zdjęcia... Tą sprawę z posłem Szczerbą wyjaśnimy do samego końca. I wczoraj nawet, proszę Państwa, w internecie pojawiło się zdjęcie Donalda Tuska, zostało odnalezione, ale jak sam napisał Donald Tusk, było to zdjęcie dzięki uprzejmości ambasady amerykańskiej w Polsce, która po prostu pewnie dokumentowała całe to wydarzenie, więc ma Donald Tusk to swoje zdjęcie. Nie wiem, co w ten sposób osiągnęli wszyscy ci politycy Platformy, ale coś na pewno, do czegoś to prowadzi, proszę Państwa. Ja bym powiedział tak, że to wszystko jest moim zdaniem program do tego, żeby Platforma oczywiście już osiąga sukcesy w tej, żeby młodzieży po prostu więcej głosowało na Platformę. Bo to są problemy takie w istocie bardzo młodzieżowe. Ja ostatnio nawet jechałem taksówką i słyszałem taką piosenkę. To trudno trochę było zrozumieć tekst, bo oni tam, ci młodzieżowi wykonawcy, mają takie te różne syntezatory na swoim głosie i tak. Ale w każdym razie tekst był mniej więcej taki, że coś tam mówisz, że chcesz być ze mną, a wrzucasz zdjęcia z nim na Insta.
I to chyba tak przeżywa Platforma Obywatelska politykę mniej więcej. Trochę jak na kolonii, prawda? Asia zatańczyła ze mną dwa wolne, ale z kolei z nim potem grała w ping-ponga i się śmiała, prawda? Kto kogo bardziej lubi, nie wiadomo. I to jest fascynujące, proszę Państwa. Ale mimo tego, my nie mówimy o grupie nastolatków, my mówimy o partii i grupie partii, która chce przejąć stery w Polsce. To jest ważne, żeby o tym pamiętać. Pan Breidigant, nie wiem jak ma na imię, kiedyś współpracownik chyba Służby Bezpieczeństwa, w każdym razie napisał list do Jarosława Kaczyńskiego. Rafał Trzaskowski też napisał list do Jarosława Kaczyńskiego. I natomiast pana Breitganta list mi się podoba, bo on zadaje kluczowe, podstawowe, egzystencjalne pytanie. Zobaczmy. Stanisław Breidigant pisze do Kaczyńskiego. Dlaczego czyni pan to, co pan czyni? Emerytowanym zbawcą narodu już pan nie zostanie, ale coś dobrego pan jeszcze uczynić może. Proszę nie przeszkadzać w zwycięstwie opozycji. Może uda nam się kraj uratować. O, proszę Państwa, dlaczego czyni... Co? Dobre. To jest kluczowe. Dlaczego Jarosław Kaczyński robi te rzeczy, które robi Jarosław Kaczyński? Może jak... Kurczę, naprawdę to są naprawdę ważne pytania. W każdym razie, proszę Państwa, pan Stanisław Breidigant wyraźnie myśli o tym, że opozycja uratuje ten kraj. Oczywiście warto mu, wolno mu tak myśleć. Natomiast w kwestii tego, że zupełnie inną rangę miałaby ta wizyta. Kurwa, Maciek, Malezja. Żeby inną rangę miałaby, większą rangę by miała ta wizyta, świadczy chociażby wypowiedź Radosława Sikorskiego, w którym opisuje dynamikę, proszę Państwa, geopolityczną pomiędzy Władimirem Putinem a Joe Bidenem w swój oryginalny sposób. Posłuchajmy. A w tle przemówienie Putina, który niby był tym żwawym, takim pełnym testosteronu, jeżdżącym na białych koniach i tam polującym i uczącym, chyba kormorany uczył fruwać, prawda? Żurawie. Żurawie, o. Ale nasz Biden chyba na jego tle wyglądał, że ma większego, co? No, proszę Państwa, pięknie, brawo, proszę Państwa. Tak jest. Ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Biden wyglądał, że ma większego, ale niestety Donald Tusk nie ma z nim zdjęcia. To jest, proszę Państwa, polityka z prawdziwego zdarzenia, a nie jakieś takie, proszę Państwa, prowincjonalne rozgrywki. Zostawiamy to, proszę Państwa. Wracamy do tego, jakimi zaimkami będziemy się do siebie zwracać. Na jednej z takich gal, jakiś, nie wiem co to była za gala, ale pani pytała wszystkich ludzi i generalnie nic się nie można, proszę Państwa, dowiedzieć, oprócz tego, jakimi zaimkami się posługują. Posłuchajmy. Ale zanim zaczniemy, chciałabym się was zapytać, jak mam się do was zwracać. Ja mam na imię Julia i możesz mówić do mnie zaimkami żeńskimi, jak i męskimi. Mam na imię Alisa i ja generalnie nie jestem osobą niebinarną, jestem osobą sojuszniczą. Moje zaimki to ona, jej. Ona, jej, Kasia. Ona, on, Kornel. Cześć, mam na imię Filo, ono, jego. Ja jestem Eris, on, ona. Ja jestem Emilia, możecie mówić do mnie Emilia. Ja jestem Maciek i ja z wami nie będę rozmawiał, jak ja nic do was w ogóle nie będę mówił. Po prostu, ja jestem małomówny, nic nie powiem i koniec, no. Proszę Państwa, to jest straszne. Jak już ktoś ma zaimki ona, jego, albo ona, on, to już jest moim zdaniem zwykła złośliwość, proszę Państwa. Pamiętacie, jak się chodziło grać w piłkę na podwórku? Wiem, że większość pewnie polityków, którzy są w Sejmie, nie chodziła, tylko byli w jakiejś młodzieżówce i rozmawiali o jakichś głupotach. Ale jak normalni ludzie, tacy jak ja, chodzili grać w piłkę i czasami wprowadzał się nowy sąsiad, albo taki co, albo na wakacje ktoś przyjechał, prawda, i mówi, chcesz grać, nikt nie znał jego imienia i on tam biegał i wszyscy mówili, hej, niebieski, niebieski, podaj. I ktoś mówi, a czego niebieski? O, bo taką niebieską bluzę. I wystarczyło, żeby się do niego zwrócić, ale teraz nie, proszę Państwa, teraz jest gra na podwórku, dwa podania zostaną wymienione na boisku, potem jest time out, proszę Państwa, i trzeba, wszyscy muszą ustalić, jakimi zaimkami, proszę Państwa, ktoś tak. Czyli tak, czyli, prawda, teraz tak, krzyczymy tak, co on gra, nie podawaj, nie, co ona gra, nie podawaj do niego. No, ale wczoraj grało dużo lepiej.
O, i proszę Państwa, po tych krótkich 30 minutach można dalej 2 minuty pograć, dopóki nie trzeba będzie podać do następnego zawodnika. Natomiast, proszę Państwa, jak to się mówi, to już się dzieje. Jak mówi popularny youtuber, historia dzieje się na naszych oczach. Proszę Państwa, zobaczmy ogłoszenie nowego spektaklu w TR Warszawa. Justyna Wasilewska jako niebinarne bohatero w nowym spektaklu TR Warszawa. Niebinarne bohatero po raz pierwszy w roli głównej. To nie maskotka. Coś tam, coś tam. Ale zobaczmy jeszcze z ulotki czy programu tego spektaklu, jak to wygląda. Następny materiał poproszę. Studentks, laureatks debiutowało, tworzyło, proszę Państwa, publikowało, półfinalistko reżyserowało. Tak jest, proszę Państwa. Reszta nie ma znaczenia, proszę Państwa. Dziękuję za materiał. Ktoś powie, to był bardzo słaby spektakl, a jak ktoś potem powie, tak, ale ten spektakl reżyserowało laureatks i półfinalistko, to ktoś powie, to był jednak bardzo przełomowy, prowokacyjny i wspaniały spektakl. Dobrze, proszę Państwa, ten program prowadziło redaktora Kurzuszks i wiecie, no, co ja mam więcej powiedzieć, no. Mam nadzieję, że Państwo się trochę śmiało. No tak, no tak, proszę Państwa, jutro się też widzimy, jutro zdaje się jest środa, więc nie ma co tam płakać. Do zobaczenia.